No siemanko, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o lunchpadzie na Bybit, ponieważ pojawiła się tutaj nowa opcja i zacznie nam naliczać naszą subskrypcję już za 15 godzin i 40 minut. Ale co to właściwie znaczy naliczać tą subskrypcję? No bo jeśli chcemy uczestniczyć w tym Launchpadzie na Bybit, to mamy tutaj dwie opcje. Albo będziemy używać naszych tokenów BIT, które nieważne na którym koncie się znajdują, czy to będzie spot, czy to będzie earn, czy to będzie dźwignia, nieważne, cały balans jest zliczany przez kolejne 5 dni. I później jest zliczana suma i średnia ze wszystkich 5 dni. I to jest właśnie nasza alokacja. Tak jak tutaj jest napisane, minimum takiej alokacji to jest 50 bitów. Jeden bit w tym momencie to jest około tam 40, chyba 3 centów. Jeśli chodzi o ostatni lunchpad, w którym tutaj brałem udział, mam około 3000 bitów. Jednak no, moja alokacja wynosiła tylko jednego bita, czyli właśnie około... 60 centów to było chyba wtedy, i e, za tego jednego bita dostałem około 100 tokenów DLC, które później sprzedałem za mniej więcej 8 dolarów. Więc jest to bardzo dobry wynik. Jednak, no, skala tego przedsięwzięcia jest bardzo mała, więc trzeba tutaj cierpliwości. Drugą opcją jest loteria USDT. Tutaj również jest zliczana subskrypcja e, ilości tokenów USDT na naszym balansie i tak jak samo w poprzednim przypadku nie ma znaczenia, na którym koncie są te tokeny. No i później po pięciu dniach jest wyliczana średnia, tak samo i maksymalna alokacja, jaką tutaj możemy dostać, jest to 100 dolarów. I teraz tak, po tych pięciu dniach, czyli konkretnie 27 września, Skończy się ten okres naliczania tej subskrypcji, i będziemy musieli tutaj zaakceptować tą subskrypcję. Będziemy mieć na to około tam 12 chyba godzin. Trzeba tutaj wybrać jedną właśnie z tych opcji. I wtedy czekamy na dystrybucję. Tokeny są zrzucane na nasze konto. Robimy z nimi, co nam się tam podoba. Ja zwykle je sprzedaję. I dokupuję sobie więcej bitów. W tym tygodniu akurat na Launchpadzie mamy token MIBR, jest to, tutaj możemy sobie sprawdzić co to konkretnie jest za token, jest to fan token e, zespołu e sportowego. Jeśli chodzi o subskrypcję w bitach, to tutaj będzie 350 tysięcy tokenów, jeśli chodzi o tą loterię, to będzie 150 tysięcy. Na subskrypcji możemy dostać maksymalnie 400 tokenów, na loterii maksymalnie 7,5. Ze względu na to, że jeden token kosztuje 1 dolara, no to nie są to zbyt duże alokacje. A tak w ogóle jest to token, który jest wydawany przez Chilis. Dobrze, więc tak to generalnie wygląda. Giełda Bybit, żeby handlować na giełdzie Bybit, nie potrzebujecie robić KYC, ale żeby uczestniczyć w tych launchpadach, niestety trzeba zrobić sobie to KYC. No i zapraszam do korzystania. Jest to jedna z moich ulubionych giełd. Do tego na spocie tam są zerowe FI. Czyli jeśli handlujemy tutaj na spot, to nie mamy, nie płacimy żadnego FI. Tutaj mamy właśnie informacje o tym od 6 września do ogłoszenia, kiedy będzie zakończenie tego programu. Dodatkowo są tutaj jeszcze bonusy dla nowych uczestników, oczywiście za tam depozyty i za wolumen, e, czyli za obrót na giełdzie. Także mam nadzieję, że to wideo będzie pomocne, że będziecie już wiedzieć, jak uczestniczyć w tych lunchpadach. Ja zawsze biorę udział, jeśli tylko jest jakaś możliwość. Dają one zarobić, jednak no nie są to jakieś horrendalne zarobki, jednak warto na pewno uczestniczyć. Jeśli nie używasz giełdy Bybit to zapraszam oczywiście do sprawdzenia linków w opisie i to by było na tyle ode mnie dzięki wielkie łapki w górę, komentarze, subskrypcje, siemanko, pozdrówki jo